Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Tak jak Kasia zapowiadała ostatnio, to vlog z Bukaresztu, nie z Budapesztu. Jesteśmy teraz na Placu Jedności. Jest to plac, który wybudował tutaj dyktator Czesku. Teraz Wam tylko tak pokażę mniej więcej, że tutaj są takie budynki, które zostały wybudowane mniej więcej w latach 80., 70., 80. po wielkim trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło to miasto. Wspomniany Nikolał Czałczesku to był po prostu dyktator komunistyczny, który panował tutaj w Rumunii i siał ogromne zniszczenie. Pewnego dnia, tam w latach 70. pojechał do Korei, tam do tego dyktatora Kim Jong-una, tam do jego ojca, i zobaczył, jak tam piękne są te budynki, jak to wszystko jest takie wielkie, masywne. No i wrócił do Rumunii i postanowił to odtworzyć. Korzystając też z okazji, że było trzęsienie tutaj ziemi, to miał pretekst do tego, żeby wyburzać różne tutaj budynki. Przesiedlił 40 tysięcy ludzi z centrum Bukaresztu. No i postawił tutaj takie właśnie monumentalne bloki, kamienice, nie wiem jak to nazwać, trudno to po prostu jakoś opisać. No a przede wszystkim postawił pałac. Jest tutaj największy, chyba największy, bo na świecie, najcięższy na świecie na pewno budynek, w którym aktualnie jest parlament, a wcześniej to miał być dom właśnie Czałczesku i on miał takie marzenie, że będzie siedział sobie na balkonie, czy sam na balkonie i wszyscy będą go witać, będą mu bić brawo jak w Korei. No niestety tak się nie stało, bo przyszła Kryska na Matyska i po rewolucji żołnierze go zastrzelili. Jego żonę, która była podobno okropną kobietą. Zanim ukończyli w ogóle ten budynek, także nie zdążył się tym nacieszyć. A teraz gonimy naszą wycieczkę. Po śmierci dyktatora nie wiedzieli, co mają zrobić z tym budynkiem i zrobili ankietę wśród mieszkańców. No i 20% mieszkańców w ogóle chciało, żeby to zbombardować, bo sama idea powstania tego budynku była bardzo kontrowersyjna. Budowano to bardzo szybko, bardzo dużym kosztem. Zginęło 3000 ludzi podczas budowy. I jeszcze co jest takie bardzo kontrowersyjne, to jest to, że po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Bukareszt w 1977 roku, bardzo dużo pomocy zagranicznej. Różne kraje wysyłały pieniądze, żeby pomóc w odbudowie tego miasta, a ten dyktator, on te wszystkie pieniądze przeznaczył na budowę pałacu. No i mieszkańcy po prostu byli wkurzeni na to. Dlatego chcieli zbombardować ten pałac albo po prostu się go pozbyć. No wygrała idea taka, żeby to zostawić i przeznaczyć to na cele, że tak powiem, jakiejś użyteczności publicznej. No jest tam parlament, są tam koncerty, wystawy, jakieś tam różne rzeczy, ale budynek jest tak duży, że tylko 30% z jego całej powierzchni jest wykorzystywana, a cała reszta, całe 70% jest marno, no po prostu stoi w nieużytku. Nie da się z tym nic zrobić. Nawet Donald Trump kiedyś chciał kupić ten budynek i przeznaczyć na hotel, ale niestety koszty modernizacji ze względu na skalę były tak wysokie, że to by się po prostu nie opłacało. Dobra, to tyle na temat tego pałacu, a teraz idziemy dalej. Będziemy teraz spacerować ulicami Bukaresztu. Od razu widać różnicę, po prostu zeszliśmy z tego głównego deptaka, który był wybudowany w latach 70. 80. i przeszliśmy po prostu pod jakimś takim blokiem okropnym z wielkiej płyty i tutaj już widać, że tutaj jest pozostały Bukareszt. Tutaj są kamieniczki, ładne zdobienia i zaraz się coś na pewno dowiemy ciekawego o tym miejscu. Takim jak myślałem, jesteśmy teraz w bardzo historycznej części miasta, w miejscu, w którym kiedyś przebiegał tędy szlak kupiecki. I ten budynek biały, który tutaj widzicie przede mną, jest to tak zwany karawan salon i nie jest to wystawa karawanów. Jest to miejsce, gdzie przyjeżdżały karawany kupieckie, nie kampery, ani nie przyczepy kempingowe, tylko karawany kupieckie z różnymi dobrami, którymi później tutaj handlowano. No i żeby mieć takie miejsce, gdzie te dobra będą przechowywane i tych kupców, że tak powiem, nie okradną, też wybudowano taki piękny budynek, który się nazywa Hanu Lau. Nazywa się Hanu
Louis Mauk. Nazywa się to po rumuńsku mówi się na ten budynek Hanu Louis Mauk. No i z zewnątrz wygląda całkiem ładnie. Jesteśmy teraz na dziedzińcu tego karawansalonu i tutaj właśnie handlarze kupczyli, tak jak podobnie jak w sukiennicach krakowskich. No, na tą chwilę jest tutaj hotel, sala konferencyjna i restauracje, gdzie można zjeść tradycyjne potrawy. W poprzednim odcinku już Wam część tradycyjnych potraw pokazaliśmy, a dzisiaj, jeżeli się uda, to pokażemy Wam resztę. Kochani, niczym Robert Makłowicz, teraz Wam zrobię taką kulinarną wstawkę. Przyszliśmy do restauracji polecanej po prostu przez Google i nie zawiedliśmy się. Nie jest ona najtańsza, nie jest jakaś, Bóg wie, jak droga. Natomiast jest to tradycyjna kuchnia rumuńska. Jak tradycyjnie, no to musieliśmy sobie zamówić sarmale, a sarmale to są w tym garnku, to są takie gołąbki, malutkie gołąbeczki, zawijane w liście kapusty. Te są akurat gotowane na winie i na jakimś tam bulionie, podawane z też takimi kapustowymi odpadami, w sensie jakimiś dodatkami, o, takimi kapuścianymi dodatkami. No i to jest bardzo tradycyjna tutejsza potrawa, podawana klasycznie z polentą, czyli po rumuńsku mamałygą, czyli to jest to mąka kukurydziana gotowa i to jest taki mamałyga. No, w Polsce mamałygę dużo osób podejrzewam, że zna i pamięta z czasów komuny, no bo to jest takie biedne jedzenie. Położyli mi tutaj też śmietankę i paprykę ostrą do przegryzania. Kto oglądał ostatni odcinek, to pamięta, że też dostałem do zupy ciorba de burrata. Do tych flaczków dostałem taką paprykę i ona jest diabelnie piekielnie ostra. Zamówiliśmy sobie też taki talerz pikli, ponieważ Rumuni, tak jak Polacy, wszystko co się da piklują, czyli zalewają octem, wkładają do słoika i mamy tutaj zielonego pomidora, mamy ogórka, mamy czerwoną paprykę i coś jeszcze, a też pomidor, taki zielony pomidor. Więc pikle też będziemy jedli, a Kasia ma na talerzu, to są takie bardziej kotleciki z mieszanego mięsa mielonego, z ziemniakami takimi jak po polsku i barwionym smakowym majonezem, papryką oczywiście barwiony on jest, lekko pikantny, a to konsystencja wygląda jak chrzan, tak, jest to chrzan, ja nie będę próbował, bo ja nie lubię chrzanu. No i tak, bardzo podobna kuchnia do naszej, bardzo podobna do naszej tradycyjnej kuchni polskiej, więc, że tak powiem, smacznego mi. Przepyszne. Boże, to jest dobre. To jest przepyszne. Ta mała łyga. Bardzo dobre jedzenie. Naprawdę polecam przyjechać do Rumunii i spróbować ich mniejszego jedzenia. Hmm. 121 lejów, czyli 111 zł zapłaciliśmy i było to takie dobre jedzenie, całkiem przyzwoita cena. Rozmawiałem w międzyczasie z panią kelnerką, powiedziała, że normalnie w sezonie to u nich
Nie ma opcji, żeby wejść do restauracji bez rezerwacji. Na każdy stolik jest przynajmniej 4-5 razy rezerwowany w ciągu dnia i mają non-stop miał, miał, miał. Teraz już jest po sezonie i ona już po prostu sama się dziwi, że tak mało ludzi przychodzi. Mówi, że przez pandemię to wiadomo było inaczej, ale normalnie to ta restauracja po prostu jest pełna. Pełna, na razie mają elegancko, była jak u Magdy Gessel po prostu. Czyściutko, smacznie, dobrze, tradycyjnie, nieoszukane. I nie było jakoś bardzo drogo. No 111 zł. Z napojami. W samym centrum stolicy to jest good price. Akuratne. W Rumunii religią główną jest religia prawosławna. Prawosławna? Dobra. W Rumunii religia główna to jest religia prawosławie. Tutaj było bardzo dużo kościołów prawosławnych. Było i jest nadal. Niestety za czasów komunistycznych, tak samo jak w Polsce, komuniści walczyli z kościołem, więc burzyli kościoły. No i też kościoły czasami stały na drodze ich planom architektonicznym. Dlatego też inżynierzy z Bukaresztu wymyślili taki patent, żeby przesuwać kościoły poprzez podkopywanie ich i kładzenie na takich palach. No i po prostu potem mogli przesunąć całości kościoły. No i między innymi ten kościół, który jest za mną, on został po prostu przesunięty z innego miejsca, żeby go po prostu zachować przed wyburzeniem. Aktualnie teraz tam trwa msza. W zasadzie to w każdym kościele, gdzie teraz jesteśmy, jest niedziela przed południem, godzina 12, znaczy przed południem, bo przed chwilą. I to w wielu miejscach jest po prostu msza teraz się odbywa, więc nie możemy wejść do środka, ale możemy wam pokazać, jak ten kościół wygląda z zewnątrz, a wygląda bardzo ładnie. Kościół leży w sąsiedztwie pięknych, historycznych budynków. Do końca nie wiem, co jest w tych budynkach, natomiast widać, że one są stare i są kunsztowne, zadbane i są odnowione. I właśnie to jest piękne w Bukareszcie, że część budynków jest zachowana i że jest odnawiana, no ewidentnie z pieniędzy Unii Europejskiej, bo są nawet znaki. I wydaje mi się, że to miasto będzie jeszcze piękniejsze za 5-10 lat. Że jak te pieniądze z Unii tutaj spłyną i ci ludzie je wydadzą na renowację, to stanie się to, co się stało z polskimi miastami, które były za szare i ponure po komunie. No i potem jak weszliśmy do Unii Europejskiej, no to te przepiękne kamienice dostały po prostu nowe życie. No i tutaj też tak się stanie, jeżeli politycy nie wezmą tych pieniędzy dla siebie, bo z tego, co słyszeliśmy, to politycy tutaj są jeszcze bardziej skorumpowani niż w Polsce i po prostu no, bardzo duża część funduszy europejskich idzie do ich prywatnych kieszeni. Ale mam nadzieję, że się wszystkie pieniądze nie wydadzą i że będziemy mogli tutaj za kilka lat podziwiać jeszcze piękniejsze kamieniczki. Idziemy dalej, ale postanowił pan przewodnik zrobić nam taką małą przerwę. Jeszcze czegoś takiego się nigdy nie spotkałem podczas wszystkich naszych free walking tourów i zaprowadził nas do kawiarni. Jesteśmy teraz pod kawiarnią Handsome Monk Coffee. Mają tutaj nawet kawę, widzę, z kasztanami. Ale nie jest to taka typowa rumuńska kawiarnia, tylko to jest taka nowoczesna, jakie ala Starbucksowa kawiarnia. Ja chyba się nie skuszę na to, bo strasznie duża się zrobiła kolejka. Więc może skorzystamy z tej okazji i obejdziemy dookoła tutaj ten placek, zobaczymy, co tu się dzieje. Może tu jest coś ciekawszego. Idę zobaczyć za róg, czy tam coś jest fajnego. No dobra, pokażę wam teraz takiej trochę ulicy, jak to wygląda w stolicy Rumunii. Dominuje tutaj komuna. Komuna szaro, ponuro. No nie za ciekawie.
Nie powiem, że spodziewałem się, że tu będzie pięknie jak, nie wiem, w Holandii albo gdzieś w jakiejś Szwajcarii, bo Rumunia była, jest i jeszcze trochę będzie troszeczkę biednym krajem. Wiadomo, że odkąd weszli do Unii, no to się rozwijają, bo podróżują i mają możliwości handlowania z innymi krajami, a przez handel można najwięcej kasy zarobić. Natomiast jeszcze to nie jest taki zachodni. Ani to nie jest wschodni, ani to nie jest zachodni kraj, więc jest tak po środku, ale widać, że się rozwijają i że zagraniczne marki też się tutaj pojawiają. Palas. Teraz przechodzimy przez jakieś przeszklone dachy. O, Kwaśniewski tam jest na tym, na obrazku. Albo nie, podobne. Moi drodzy, tutaj mamy piękny budynek Banku Narodowego w Bukareszcie. No i naprawdę jest ładny, no ale jak to bank. Natomiast po jego przeciwnej stronie znajduje się równie ładny budynek, że no już nieodnowiony. Jak widzicie, kontrast jest dosyć duży. Po tej stronie mamy no smutne kamieniczki, smutne pałacyki. No a tu mamy bank. Kończymy to zwiedzanie, oprowadzanie po komunistycznych pamiątkach Bukaresztu. Idziemy do Wana i potem jeszcze Kasia Wam pokaże troszeczkę filmów z drogi, ale to za chwileczkę zobaczycie. Jeszcze mi się przypomniała jedna ciekawostka. W zasadzie to Kasia mi ją zdradziła i Kasia chciała ją powiedzieć, ale że Kasi tutaj nie ma, to ja wykorzystam moje 5 minut. Słuchajcie, pieniądze w Bułgarii, w Rumunii, pieniądze w Rumunii są zrobione z folii. Ja już widziałem je kilka lat temu, bo mam kilku znajomych, którzy mieszkają w Londynie, a pochodzą z Rumunii. I one są zrobione po prostu z folii, więc one są nieprzemakalne i bardzo ciężko, prawie w zasadzie niemożliwe jest je podrzeć. Całkiem nowe są te pieniądze. 2008 nominał jest ten, więc dzięki temu się nie niszczą. A stosunek lei do złotówki jest prawie 1:1, czyli 10 złotych. Tutaj widzimy 10 lei z jakimś budynkiem i z jakimś panem. I jak widzicie, tam jest prześwitująca po prostu folia. Więc za takie 10 lei to jest mniej więcej 9 złotych. Prawie 10, więc w zaokrągleniu to jest 10-10. A jeżeli chodzi o ceny w sklepach, to ku mojemu zaskoczeniu, wydawało mi się, że tu będzie dużo taniej. No ceny są porównywalne do cen w polskich. W zasadzie to jest dokładnie tak samo jak w Polsce. Czyli jest dosyć drogo. Wydawało mi się, że to jest taki biedny kraj, to będzie bardzo tanio tutaj, ale no niestety tak nie jest. No dobra, wyjechaliśmy z Bukaresztu i jedziemy jeszcze w ostatnie miejsce w Rumunii. Miejsce polecone przez przewodnika naszego dzisiejszej wycieczki. Wamaveke, tudzież Wamaveke, jak wydaje mi się, że powinno się to wymawiać, to znana hipisowska wioska.
Jej historia zaczęła się w czasach komunizmu. Artyści z całego kraju zjeżdżali się właśnie tutaj, żeby móc tworzyć sztukę wolną. Wolną od propagandy i od wysławiania pod niebiosa ówczesnego wodza Czałczesku. Zaraz po upadku komunizmu w to miejsce zaczęło przyjeżdżać jeszcze więcej osób, które wcześniej z różnych względów nie mogły sobie na to pozwolić. I tak to wszystko się zaczęło. Potem to miejsce robiło się coraz bardziej sławne, przyciągało tutaj różnych ludzi miłujących wolność, miłujących imprezy, a także nieodłącznie turystów. Z tego, co wyczytałam w internecie, po tym pierwotnym klimacie tego miejsca nie ma już śladu. Dzisiaj przede wszystkim przyjeżdżają tutaj turyści i osoby spragnione imprezy, a także poczucia takiego wolnego klimatu. Można podobno rozbijać się namiotami na plażach, dużo osób kąpie się nago, no i jest tu organizowanych wiele, wiele muzycznych imprez. Na chwilę obecną no, nie byliśmy w stanie poczuć tego klimatu, ponieważ wszystko było pozamykane. Wróciliśmy do vana, jesteśmy wyspacerowani, zadowoleni. Taka se jest ta miejscowość. Myślę, że dla młodych ludzi w sezonie jest tu fajnie i wesoło. Jedziemy szukać jakichś ładnych widoków. Z wami się żegnamy. Łukasz, zapraszam cię do pożegnania. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. No i to wszystko. Do zobaczenia w Bułgarii. Jedziemy do Bułgarii, za parę minut będziemy w Bułgarii. Pokażemy wam jeszcze przejście graniczne.